Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Dziaszek i w tym filmie omówię rozwiązania zadania Droga do domu z trzeciego etapu 28. Olimpiady Informatycznej. Już pobieżne przejrzenie treści zdradza nam, że mamy do czynienia z zadaniem grafowym. Będziemy chcieli pomóc Bajtkowi opracować jak najlepszy plan powrotu ze szkoły do domu przy użyciu komunikacji miejskiej. Przy czym przez najlepszy mamy na myśli jak najszybszy spośród tych planów, które wymagają co najwyżej K przesiadek. Dokładna specyfikacja zadania jest dosyć techniczna, więc przyjrzyjmy się jej podczas analizy testu przykładowego. W teście tym mamy cztery skrzyżowania połączone czterema dwukierunkowymi drogami. Każda droga opisana jest przez parę skrzyżowań, które łączy, oraz czasem przejazdu w minutach. Ten czas jest taki sam dla każdego autobusu, który będzie jechał tą drogą, niezależnie od tego, w jakim kierunku będzie się nią poruszał. Autobusy w teście przykładowym jeżdżą w ramach dwóch linii autobusowych. Kolejna para wierszy opisuje linię pierwszą, zaznaczoną na rysunku kolorem czerwonym, a ostatnie dwa wiersze linię drugą, zaznaczoną kolorem niebieskim. Każdy opis zawiera listę skrzyżowań, którymi kolejno jedzie autobus danej linii. Tak więc autobus linii pierwszej zaczyna w skrzyżowaniu numer 1 i dalej jedzie kolejno skrzyżowaniami 2, 3 i 4. Autobus linii drugiej również zaczyna na skrzyżowaniu numer 1, ale jedzie do skrzyżowania numer 3, a następnie kończy swoją podróż na skrzyżowaniu numer 2. Ponadto każdy opis zawiera dwie liczby całkowite, które mówią, w jakich momentach autobusy wyruszają w trasę. Pierwsza z tych liczb oznacza minutę, w której ze skrzyżowania początkowego wyjeżdża pierwszy autobus. Natomiast druga oznacza częstotliwość kursowania autobusów. Na trasę danej linii wyrusza autobus w chwili x plus j razy y dla dowolnego j całkowitego. Czyli pierwszy autobus wyjedzie w chwili x, a każdy kolejny y minut po poprzednim. Tak więc pierwszy autobus pierwszej linii wyjedzie z pierwszego skrzyżowania o czasie 0, drugi o czasie 10, trzeci o czasie 20 i tak dalej. Na podstawie czasu przejazdu drogami możemy wyznaczyć sobie, kiedy tych autobusów możemy spodziewać się w kolejnych skrzyżowaniach ich tras. Przykładowo pierwszy autobus na drugim skrzyżowaniu pojawi się w chwili 2, na trzecim w chwili 6, a na czwartym w chwili 8. Podobnie drugi autobus pojawi się odpowiednio w chwilach 12, 16 i 18, czyli zawsze 10 minut po poprzednim autobusie. Analogicznie możemy rozprawić się z rozkładem jazdy drugiej linii. Pierwszy autobus startuje ze skrzyżowania o czasie 2, drugi o czasie 2 plus 7, czyli 9, trzecie o czasie 14 i tak dalej. Tak więc pierwszy autobus linii drugiej przyjedzie na skrzyżowanie trzecie o czasie 5, a na skrzyżowanie drugie o czasie 9. W końcu dwie ostatnie liczby z pierwszego wiersza wejścia oznaczają, że Bajtek chciałby znaleźć plan powrotu do domu, w którym co najwyżej raz przesiada się z autobusu do autobusu, przy czym ze szkoły wychodzi w chwili 1. Szkoła Bajtka znajduje się przy skrzyżowaniu numer 1, a jego dom przy ostatnim, czyli tym o numerze 4. Ponieważ do tego skrzyżowania dojeżdża tylko autobus linii 1, więc gdybyśmy nie mogli zrobić żadnej przesiadki, to na pierwszym skrzyżowaniu musielibyśmy poczekać na najbliższy autobus tej linii, który odjeżdża po chwili 1, czyli na ten odjeżdżający w chwili 10. Tak więc Bajtek w domu znalazłby się w chwili 18. Ale ponieważ możemy zrobić jedną przesiadkę, to ze skrzyżowania numer 1 bardziej opłaca nam się pojechać pierwszym autobusem drugiej linii, tym, który wyjeżdża w chwili 2. Następnie czekamy jedną minutę, aż w chwili 6 pojawi się na tym skrzyżowaniu pierwszy autobus pierwszej linii. Wsiadamy i dojeżdżamy nim do domu w chwili 8. I to jest najszybszy plan podróży dla testu przykładowego. Wypiszmy sobie jeszcze kluczowe ograniczenia w tym zadaniu. Liczba skrzyżowań n jest ograniczona przez 10 tysięcy. Natomiast liczba przesiadek, które może zrobić Bajtek, jest ograniczona przez 100. Mamy również ograniczenia na liczbę dróg i liczbę linii autobusowych. Ale bardziej istotne jest ograniczenie na sumaryczną długość wszystkich list wierzchołków opisujących trasy autobusów. Ta suma, którą oznaczymy sobie przez wielkie L, jest ograniczona przez 50 tysięcy. Na początek przyjrzyjmy się pierwszemu podzadaniu, w którym dla każdego testu wartość k będzie równa n. Zatem możemy zrobić tyle przesiadek, ile jest skrzyżowań w mieście. Oznacza to, że tak naprawdę nie musimy w ogóle przejmować się przesiadkami.
Wynika to z faktu, że na najkrótszej trasie, którą znajdziemy, wszystkie skrzyżowania muszą być różne, bowiem jeżeli na takiej trasie jakieś skrzyżowanie powtarzałoby się, to z takiej trasy moglibyśmy usunąć wszystkie drogi pomiędzy wystąpieniami tego skrzyżowania i uzyskać krótszą trasę. Zatem znaleziona przez nas trasa może przechodzić przez co najwyżej n skrzyżowań oraz n mniej 1 dróg, a zatem zrobimy na niej co najwyżej n mniej 2 przesiadki. Tak więc jeżeli ograniczenie na liczbę przesiadek będzie równe n, możemy znaleźć po prostu najkrótszą trasę, ignorując liczbę przesiadek, które będziemy robić. A to znacząco upraszcza zadanie, ponieważ możemy całkowicie zapomnieć o liniach autobusowych i każdą z nich rozbić na przejazdy pojedynczymi drogami. Tak jak wspomnieliśmy już na początku, zadanie jest grafowe i w naszym pierwszym rozwiązaniu stworzymy sobie graf, którego wierzchołki będą odpowiadać skrzyżowaniom, a krawędzie możliwym przejazdom drogami. Rozważmy sobie pojedynczą linię autobusową, na której autobusy jeżdżą przez kolejne wierzchołki od V1 do VL. Oznaczmy sobie przez C z indeksami A i B sumaryczny czas, jaki autobus tej linii potrzebuje na przejechanie z wierzchołka VA do wierzchołka VB. Autobusy tej linii startują z wierzchołka V1 w momentach x plus j razy y. Zatem wierzchołku V2 znajdą się w momentach x plus C1, 2 plus j razy y i tak dalej, aż w wierzchołku VL znajdą się w momentach x plus C1L plus j razy y. Zatem dla tej linii autobusowej stworzymy w grafie L mniej 1 skierowanych krawędzi. Dla każdego i krawędź będzie prowadziła z wierzchołka VI do wierzchołka VI plus 1 oraz będzie zawierała informacje o momencie pojawiania się pierwszego autobusu tej linii w wierzchołku VI, czyli o momencie x plus C1i, o częstotliwości kursowania autobusu tą krawędzią, czyli y, oraz o czasie przejazdu tą krawędzią, czyli CI i plus 1. Wobec tego nasz graf będzie zawierał n wierzchołków i nie więcej niż L krawędzi. Na takim grafie będziemy chcieli znaleźć najkrótszą ścieżkę z wierzchołka pierwszego do n-tego, przy czym koszt przejazdu daną krawędzią nie jest stały, a zależny od czasu, w którym znajdziemy się w początkowym wierzchołku tej krawędzi. Zatem w rozwiązaniu skorzystamy z lekko zmodyfikowanego algorytmu Dijkstry. Oczywiście początkowo najkrótsze odległości w każdych wierzchołkach inicjujemy na nieskończoność, oprócz wierzchołka pierwszego, w którym najkrótszą odległość inicjujemy na wartość t, czyli chwilę, w której Bajtek wychodzi ze szkoły. Załóżmy, że relaksujemy krawędzie wychodzące z wierzchołka V, do którego doszliśmy w czasie d od V. Musimy teraz popatrzeć, kiedy będzie najwcześniejsza możliwość przejścia tą krawędzią, to znaczy, kiedy w wierzchołku V pojawi się najwcześniejszy autobus po czasie d od V. Zatem musimy znaleźć takie najmniejsze nieujemne y, że x plus j razy y jest większe równe od d od V. Dlatego j, odległość wierzchołku dw, będziemy mogli zrelaksować z wartością x plus j razy y plus c. J możemy obliczyć za pomocą wyszukiwania binarnego albo w czasie stałym za pomocą wzorku. Jeśli bowiem już samo x jest większe równe od d od V, j jest równe 0. W przeciwnym wypadku znajdujemy najmniejszą wielokrotność y, co najmniej równą dv minus x. I to już wszystko. A ponieważ złożoność algorytmu Dijkstry to v plus e razy log v, w naszym przypadku dostaniemy n plus l razy log n. Przyszedł w końcu czas, żebyśmy uwzględnili limit na liczbę przesiadek. Tak więc podczas podróży nie będzie nas jedynie interesowało, na jakim skrzyżowaniu się znajdujemy, ale również ile jeszcze przesiadek możemy wykorzystać. Standardowy pomysł jest więc taki, żeby wierzchołki naszego grafu reprezentowały zarówno położenie na skrzyżowaniu, jak i informacje o wykorzystanych przesiadkach. Przy czym zamiast o przesiadkach, wygodniej nam będzie myśleć o k plus 1 biletach, które mamy do dyspozycji. Wtedy wierzchołek w grafie będzie zawierał numer skrzyżowania V oraz liczbę biletów, które już zużyliśmy. Tak więc liczba wierzchołków w naszym grafie będzie rzędu n razy k. Ponieważ każdorazowe wejście do autobusu będzie zużywało nam jeden bilet, będziemy musieli również kontrolować, w którym momentach wchodzimy i wychodzimy z autobusu. Najprościej będzie to zrobić, jeżeli całą podróż jednym autobusem będziemy reprezentować za pomocą jednej krawędzi. Tak więc jeżeli i oraz j są dowolnymi skrzyżowaniami na pewnej linii, niekoniecznie kolejnymi,
to dla każdego ich wyboru w grafie tworzymy krawędź skierowaną z wierzchołka V i B do wierzchołka V i J B plus 1. Pierwszy autobus pojawi się w wierzchołku początkowym krawędzi o czasie X plus C 1i, a każdy kolejny Y minut po poprzednim, a koszt przejazdu krawędzią to C i J. W takim grafie szukamy najkrótszej ścieżki ze stanu skrzyżowanie pierwsze i liczba zużytych biletów równa 0, do stanu skrzyżowanie ostatnie i liczba zużytych biletów nie większa niż K plus 1. Ponieważ liczba krawędzi, które stworzymy, jest rzędu L kwadrat razy K, ponieważ dla każdej linii robimy przejazd pomiędzy każdą parą skrzyżowań na tej linii, a dodatkowo każdą krawędź powtarzamy dla wszystkich liczb biletów. Zatem, jeżeli do rozwiązania użyjemy algorytmu Dijkstry na tym grafie, to dostajemy całkiem dużą złożoność n plus L kwadrat razy K razy log z nk. Okazuje się jednak, że możemy dość łatwo pozbyć się loga z tej złożoności. Jest tak dlatego, że wprowadzenie liczby biletów do stanów spowodowało, że nasz skierowany graf jest acykliczny, ponieważ przejście każdą krawędzią zwiększa nam liczbę zużytych biletów w stanie. Tak więc do znalezienia najkrótszej ścieżki możemy zastosować proste programowanie dynamiczne na DAG-u. Jego złożoność czasowa będzie liniowa ze względu na rozmiar grafu, wobec tego odpada nam czynnik logarytmiczny. Ze względu na kwadratową złożoność od L, to rozwiązanie przejdzie trzecie podzadanie, w którym linie autobusowe są bardzo krótkie. W końcu zajmiemy się zadaniem w pełnej ogólności. Będziemy chcieli uniknąć kwadratowej liczby krawędzi, a zamiast tego jakoś efektywnie pamiętać, że kontynuujemy jazdę autobusem. Pomysł jest taki, że będziemy mieli dwa osobne rodzaje stanów na opis sytuacji, w którym jesteśmy na pewnym skrzyżowaniu i czekamy na przystanku na autobus, oraz przez pewne skrzyżowanie przejeżdżamy siedząc w autobusie. Zatem stan w grafie opiszemy trzema liczbami. V oznaczać będzie skrzyżowanie, w którym się znajdujemy, A będzie kodować, że albo jesteśmy na przystanku, albo w autobusie pewnej linii, natomiast B będzie oznaczać liczbę zużytych biletów. Zakładamy, że wartość A równa 0 oznacza stan, w którym czekamy na przystanku, natomiast dodatnia wartość A oznacza numer linii autobusowej, którą jedziemy. W celu oszacowania liczby wierzchołków w tym grafie zauważamy, że dla każdego zerowego A mamy tyle wierzchołków, ile skrzyżowań w grafie, czyli N, natomiast sumaryczna liczba wierzchołków dla dodatnich A jest równa L. Oczywiście musimy uwzględnić jeszcze wartości B, zatem całość musimy jeszcze pomnożyć razy K. W grafie będziemy mieli trzy rodzaje krawędzi odpowiedzialne za wsiadanie do autobusu, przejazd drogą oraz wysiadanie z autobusu. Wsiadanie do autobusu linii A na skrzyżowaniu VI opisuje krawędź z wierzchołka VI0B do wierzchołka VIA B plus 1, ponieważ taka operacja zużywa nam jeden bilet. Koszt krawędzi będzie oznaczał czas oczekiwania na najbliższy autobus i będzie zależny od wartości X plus C1i oraz Y. Drugi rodzaj krawędzi oznacza przejazd drogą autobusem linii A ze skrzyżowania VI do skrzyżowania VI plus 1. Taki przejazd nie zmienia liczby biletów, a jego koszt jest równy dokładnie CI i plus 1. W końcu mamy krawędź oznaczającą wyjście z autobusu linii A na skrzyżowaniu VI. Koszt przejścia tą krawędzią będzie zerowy. Zauważmy, że dla każdego wierzchołka grafu opisanego przez trójkę VAB dla dodatniego A mamy co najwyżej jedną krawędź wchodzącą do tego wierzchołka oznaczającą wejście do autobusu, co najwyżej jedną krawędź wychodzącą z tego wierzchołka oznaczającą jazdę autobusem i co najwyżej jedną krawędź wychodzącą oznaczającą wyjście z autobusu. To pokazuje, że liczba krawędzi w tym grafie jest rzędu L razy K. W grafie tym oczywiście szukamy najkrótszej ścieżki z wierzchołka 1, 0, 0 do wierzchołka N, 0, B, gdzie B jest ograniczone przez K plus 1. Znowu możemy tu albo użyć algorytmu Dijkstry, albo zauważyć, że nasz graf nadal jest acykliczny, choć teraz jest to troszkę mniej oczywiste. Ale wystarczy zauważyć, że wierzchołki dla ustalonego dodatniego A oraz B tworzą jedną ścieżkę, a dodatkowo prowadzą do nich krawędzie z wierzchołków dla a równego 0 i mniejszego b, a wychodzą z nich krawędzie do wierzchołków dla a równego 0 i takiego samego b. Wobec tego łatwo jest uporządkować te wierzchołki topologicznie.
Ostatecznie złożoność czasowa takiego rozwiązania szukania najkrótszej ścieżki na tagu to będzie n plus l razy k. Jest jeszcze alternatywny sposób, w którym możemy spojrzeć na rozwiązanie korzystające z programowania dynamicznego. Będziemy wypełniać tabelkę dp od vb, oznaczające najwcześniejszy czas, w którym możemy znaleźć się na skrzyżowaniu v, zużywając b biletów. Standardowo dla b równego 0 wszystkie wartości inicjujemy nieskończonościami, oprócz wartości dla wierzchołka pierwszego, którą inicjujemy czasem wyjścia bajtka ze szkoły. Teraz pokażemy, jak na podstawie wartości w tabelce dla pewnego ustalonego b obliczyć wszystkie wartości dla b plus 1. Okazuje się, że możemy to całkiem łatwo zrobić, przejeżdżając trasą każdej linii autobusowej raz w jakiejkolwiek kolejności linii. Rozważmy zatem pewną linię przejeżdżającą przez skrzyżowanie od V1 do VL. Dla każdego skrzyżowania będziemy wyznaczać najwcześniejszy moment, w którym możemy wjechać autobusem tej linii na to skrzyżowanie. Ponieważ nigdy nie wjeżdżamy na skrzyżowanie V1, możemy tutaj przyjąć nieskończoność. Aby wyznaczyć wartość D dla wierzchołka VI plus 1, bierzemy minimum z dwóch możliwości. Po pierwsze, minimalny czas znalezienia się w wierzchołku VI jadąc autobusem tej linii, lub minimalny czas znalezienia się na przystanku VI powiększony o czas oczekiwania na najbliższy autobus tej linii. I w końcu do minimum z tych dwóch wartości dodajemy czas przejazdu drogą ze skrzyżowania VI do VI plus 1. Po obliczeniach wartości D dla danej linii autobusowej uaktualniamy wartości DP od B plus 1, biorąc odpowiednie minima, co odpowiada po prostu wychodzeniu z autobusu. Zauważmy, że to całkiem proste w implementacji programowanie dynamiczne. Tak naprawdę jest iteracyjną implementacją szukania najkrótszej ścieżki w tagu, który narysowaliśmy poniżej. Wartości DP dla pewnego B oznaczają odległości dla stanów, w których jesteśmy na przystanku. Natomiast tymczasowe wartości w tabelki D oznaczały wartości dla stanów dla ustalonej linii. To rozwiązanie dynamiczne również działa w czasie n plus l razy k i przechodzi wszystkie testy.